Siemano, znajdujemy się właśnie na nowej sekcji koszykówki oraz ping-ponga. Jestem tutaj wraz z Erykiem. Ja jestem wraz z Mateuszem. Tutaj mamy swoje Instagramy. I gramy dzisiaj oczekiwanego Game of Scoota, którego prosiliście w komentarzach. Nie, no o waszego to nikt nie prosił akurat, wiesz. No dobra, no mów dalej. Nazwijmy to parszywy skut. Dobra, nazywamy to parszywy skut. To się na parszywe triki, nie że my jesteśmy parszywi. No nie wiem. Mega parszywe, chamskie triki. No co, czyli ty zadajesz bardziej staty flarę? No tak. Tak. No i mi się wydaje, że będzie to dobry pojedynek. Przybliż nam zasady, Mateuszu. Dobra, gramy na dwie próby. Jednego Ribeya oraz last trick Ribeya. 5 literek. I co? I gramy o co? O jakiegoś tym marka ze sklepiku? Możemy. O Red Bulla. Dobra, o Red Bulla. Lecimy z tematem. Chłopaki zapomnieli dopowiedzieć. Dopowiedzieć, że grają na transferowej. Erik, nie podpalaj się. Gramy na tak chamskie triki? Żeby to jak najszybciej skończyć. Ja zbanowałem Erykowi triki od tyłu boksa, on zbanował mi dwa kicklessy i whip buttercup. Ale nie whip butter, whip cup, whipa. Dobra, zaczynamy od dwóch rewindów do bara na step up. Ja. Stary, zaczynamy normalnie. Ty, zrobił! Myślisz, że podoła? Nie mam pojęcia, szczerze. Nigdy nie widziałem, żeby to robił, ale zobaczymy. Dobra, więc pierwsza literka. Czyli przegrywasz. Przegrywam, no już jestem Red Bulla w k***e. Ale myślę, że wyjdę z tego i zadam flarę. Bar spin. Dobra, ja tego akurat nie próbuję. I zadaję whip front scoota do bara na tym dużym podarku. Na wercie. Do fingera umiesz, a do bara? Zobaczymy, będzie Newler. Jo! Spieraj, ja pierdzielę. Jak masz whip fronta do bara, spieraj, to już jest grube. Stary, rebate'a. Dobra, Roya zbierze rebate'a. Ja chciałem dodać, że nigdy nie robiłem tego triku, więc będzie Newler. No, mam nadzieję, że będzie. Co mam dać? Ze względu na to, że to jest Newler, daj mi próbę, no proszę. Niech będzie. Ty no zrobił. Łapka w górę. Newler, let's go. Ja zadam inwarda do bara. Na tej samej pistolie. Ty pewnie też byś miał dodatkową próbę. Ja tego też nigdy nie zrobiłem, też będzie Newler. Przerwa na reklamy, widzowie, zapraszam was na stronę Scootif, obczajajcie nowe produkty. No, także co, zamawiajcie, no i lecimy dalej z odcinkiem. No póki co idzie nawet dobrze. Nie jest aż tak źle. Yo! Mega czysty ziomek. No dobra, no jest to zadać. 3 bary 100. 3 bary 100 smity, ta stepapa. On ma jedne z szybszych barów, jakie widziałem tutaj. Nada. Ja mam jedne z najwolniejszych. Nie przepadam taką smitą. Albo w to nie przepadam. Uwielbiam kosmity. Wyalienowany totalnie. Nie, czyli nie mamy SC. ST do SC. A nie, to jest. 3-6 inwarda na swoje. Yo! Próbujesz? Nie, nie umiem. Na spanie ty bardziej. No to masz te swoje SC do SC. 3-6, 3 bary spróbuję na spanie. Ajajaj. Zadaję na spajnie. Heel finger double. Robię to samo co wcześniej. Niestety. No nie wszystkim się udaje w życiu, Mateusz. Yo! Na Royas no nie ma szans według mnie. No. Zobaczymy. No ale sorry, no to jest trudne. Dobra, no dawaj. Co? Stary, what the fuck? Jo. To ja to samo. Jak on miał problem z 3 barami. No. Biorę Ribeya.
Jeżeli beje. Stary, jakim cudem? Cieszysz się? Ja się mega cieszę. Dobra, zadaję 50, to 2,7 bar dropa. 50 tu i 2,7 tam. Rojas przy tym nas złamał. Mega spoko. Nieźle kudłaty. Rojek zadaje baru i para. Zadaje to samo co wcześniej. Nie. Dawaj kudłaty. Żeby na nos nie wywalił. Dwa, skoro tak się bawimy, to zadaję full heal'a na spajnie. Dlaczego masz drugą próbę? Ponieważ Erik przy wcześniejszych trikach robił sobie rozgrzewkę nawet do 7 raz razy sztuka. Siedmiu razy sztuka. Raz zrobiłem. Rób! Rób! Dobra, niestety mi się nie udało. Czyli ile mamy? 3-3 bodajże. Różne style jazdy. Jeden parszywy, drugi też parszywy. Drugi z nim stowa. Myślałem sobie, że spróbuję kickless sweepa do bara. Nigdy w życiu nie próbowałem. Idziemy na stepa. Dobra, ja na samym końcu dodaję whip do front batera. Teraz spróbuję heel kicklessa do bara, też nigdy nie próbowałem, więc... Dawaj na boksie. Nie, właśnie na stopy wolę. Ja dodaję na tym kwaterze za Jankiem umbrella do kicklessa. A tak średnio bym powiedział. Ale ja wierzę, że zrobi. Dałem mu próbę, znaczy on mi dał na whip fronta do bara, ja mu daję na to. No blisko, okay. Blisko. No trudno. Czyli 4-3? Tak jest. Backscoot degrab na kosmicie. Co? No zrobił. Czyli jest 4-3. Dla mnie, czyli teoretycznie jest to ostatnia literka, ale żeby nie było tak nudno, spróbuję wkleić swojego New Learna, czyli Brinwarda na wercie. Na wercie, no. Heel kicklessa do bara znowu, też nowy trik. Ale mocny ten skup, chłopie. Klarę tam. Dobra. Ale tutaj, żeby nie było tak łatwo. Dobra. Yo. Jaka nuta pod to. Dobrze. No. Nie zrób tego, proszę. Nie zrób tego, proszę. Ej, to teraz ojciec może wykończyć, tak, czy nie? Nie. A 4-3. Ja mam jedną przewagę. Dobra, wiem. Zadam po prostu przez tamto taką bank to bank, bar rewind rewind. Ja zadaję hit rewind, fry flip. Fry flip. Masz ich budzisz, wstawaj to. Zadaję. Dobra, dawaj. Czekaj, mistrzu. Ja p***a nie zaliczę. Fifty kicklers, dobra, lecimy z tym. Zobaczymy. Thank you.
Spróbuję sobie strzelić flarkę whip na kuterze. Ja też nie chcę kończyć rolka jakoś chamsko, więc robię trik, który on myślę, że ma duże szanse zrobić, i to będzie whip umbrella bar na tamtym dużym wercie. Ostatnia próba Royasa, jak nie zrobi, to przegrał z Erykiem Jotko Narkiewicz. Dokładnie tak. Zalić proszę, zalić. Nie mogę. Możemy mu dać dodatkową. Nie mogę, stary. Nie mogę. Stary, ale nie, tak, tak samo patrz, ja robiłem dwa rewindy przez to bar, no. I też wylądowałem na dwie i się... No i to jakoś nie zaliczyliście, no to ja nie wiedziałem. Serio, no? A mnie nie było na. Zobacz, to zobaczysz na kamerę. No. No to mi rób jeszcze raz. I cofamy się od trzy. Dobra, robię to dodatkowo. No kurde, no. A ja zadaję Brain Warda ponownie. Ja i tak mam to na opór, a jak mam to normalne. Nie chcę być chamski, ale trochę muszę, ale... No trzeba skończyć tą grę, no dobra, transfer ze spina w step up z dwoma barami. No i dziękujemy. Jak długo skończyliście? No dopiero skończyli grać. Stary, ile trwała ta gra? To gra? Z dwie godziny. Nie wiem. Strasznie długo. No, a jak myślisz, kto wygrał? No już mi Rojek powiedział. A, Rojek powiedział, no Erik jest... Rojek pewnie powiedział, że on wygrał. Dobra, jak widzieliście, to była nasza super gra w skuta. Teraz możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Oraz i... mać na TikToka skuty. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A co ty tu robisz?